Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiejszy odcinek będzie naprawdę przekozacki, ponieważ otworzymy sobie wszystkie skrzynki, które udało mi się ostatnio wyboostować, więc jest szansa, żeby wypadł taki Star Power oraz przetestujemy sobie mój nowiutki Star Power do 8-bitowca. Jak widzicie, moi kochani, udało mi się na swoim koncie zgromadzić 11111 puszek. Jest to na pewno szczęśliwa liczba, więc na samym początku odblokujmy sobie monety za przekroczony próg 11000 puszek, 300 monet. Dopiero kiedy dobijemy 12000 puszek, otrzymamy megaboxa. Szkoda, że znowu nie jest co 1000 puszek, tylko teraz co 2000 puszek. Smutek. Jak widzicie, mój 8-bit jest uzbrojony w nowy Star Power, na którego mega długo się czaiłem. W końcu wczoraj się pojawił w sklepie i kupiłem go za 2000 golda. Gwiezdna moc, dodatkowe życie, gdy 8-bitowiec zostaje pokonany po raz pierwszy w trakcie rundy, natychmiast zmartwychwstaje. Ja już testowałem sobie ten Star Power, jest po prostu przekozacki i za chwileczkę wam pokażę, na czym on polega. Ale zanim zaczniemy testować nowy Star Power oraz otworzymy 55 skrzynek, które dla was przygotowałem, mam dla was pewien challenge. Umówmy się, moi drodzy, w ten sposób: jeżeli pod tym filmem zostawicie 15000 łapek, to w tym sezonie na 8-bitowcu wbijam 1000 puszek. Mam nadzieję, że tego typu challenge was satysfakcjonuje. Ja jeszcze nigdy w życiu nie miałem na żadnej postaci 1000 puszek. Nie ukrywam, mało gram w Brawl Stars, więc macie szansę się troszeczkę nade mną poznęcać. Alright, moi drodzy, na początku zacznijmy od małych skrzyneczek. 50 skrzynek do otwarcia. Jeżeli wypadnie coś ciekawego, to dam wam znać. A teraz cięcie. Moi drodzy, połowa skrzynek już za nami i niestety spada tylko sam gold. Szkoda, mam nadzieję, że jakiś tam Star Powerek w końcu, chociaż do, nie wiem, do Mortiska niech spadnie, do postaci, którą nie gram. Lecą gemy, nie było jeszcze żadnego token doublera. Smutne jest to. No ale cóż, lecimy dalej. Zostało nam do otwarcia jeszcze tylko 10 skrzynek, niestety jeszcze nam nic nie wypadło, ale chciałem wam teraz coś bardzo ważnego ogłosić. Zawsze mnie prosicie o to, żebym otworzył na waszym koncie jakiegoś megaboxa. Zrobimy to troszeczkę inaczej, moi drodzy, i wręczę dzisiaj wam kartę Google Play o wartości 25 zł, czyli o wartości jednego megaboxa. Wystarczy, że wbijecie teraz na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie, zostawicie followka, serduszko pod najnowszym zdjęciem, a w komentarzu napiszcie pozdrowienia z odcinka oraz swój nick z gry Brawl Stars. Dzisiaj wieczorkiem wbiję i wylosuję jednego szczęśliwego zwycięzcę. 5, 4, 3, 2, 1. No i niestety. Kolejna skrzyneczka, Big Box, token doubler, już drugi, super. I kolejna skrzyneczka, Big Box, 5 gemów. No smutłem, co mogę powiedzieć. Moi drodzy, zaczynamy gierkę z trybem solo. Mamy dzisiaj mapę Burzowe Równiny. Pojawia się na nich jeszcze Gniewny Robo. Mam nadzieję, że uda mi się coś wygrać. Okej, moi kochani, lecimy i mamy pierwszą skrzyneczkę. Barley najgorzej. Chcę się chyba teamować z tą Shelly. Kurczę, to jest taki troszeczkę poziom wysoki, że tutaj będą się teamowali, a ja nie chciałbym zostać obity przez takiego Barleya. Właśnie, bo on daleko rzuca, a ja mam bardzo powolne nóżki, że tak powiem. Ej, a może ze mną się steamuje Shelly? Nie? Nie? To szkoda. Kurde, ten Barley z tą Shellką się ugadali, nie? Oni się ugadali, tak jak myślałem, tak jest. Dobra, cofnijmy się. Tą Shelly mogę poobijać trochę. Bomba. Uciekam. Kolejna Shelly nie podjeżdża. Muszę uciec. Chodź się teamować lepiej, koleżanko. Teamujmy się. Tak jest. Tamtych ziomków musimy pokonać. Zejdźmy niżej troszeczkę. Nikogo w krzakach nie ma. Chyba jest jakiś Frank, który rozwalił ścianę. Nie, co to jest? Mortis. To Shelly strzeliła na szóstym, dobra. Gdybym ją zamknął, by było całkiem spoko. Tylko że ona, podejrzewam, będzie chciała mnie podjechać. Tak jest. Teamujemy się, ziomku. Teamujemy się, okej. Tą Shelly na szóstym obijamy. We dwoje damy radę. Dobra, obita. Mnie nie bij. Ja sobie idę tutaj, spoko. Ej, bo ona chce mnie zultować, mi się wydaje. Cały czas mi się wydaje, kurczę, Gniewny leci. Muszę uciekać. Oh no. Musimy atakować Gniewnego Robo. Będziemy mieli plus 3 power cubes, ale nie wiem, czy mi się uda go pokonać. Kurczę, Barley będzie ultował, to jest najgorsze. Zabij tego Barleya, Shelly. Please. Barleya zabij. Dobrze. Ja zabiłem Barleya. Uciekam. Ta Shelly będzie ultowała, czy nie? Zabijam Gniewnego. I się cofam. Cofam się. Dobra. Tu już Mortis jest w krzakach chyba. Tak jest, tu jest Mortis. O! Ulcik. Sorki, Shelly. Nie w ciebie miało być. Dobra. Walka o które miejsce? 2, 4, o 5. Nie!
No i tak jak widzicie, mnie zabiło, ale Star Power, zapomniałem co ukryłem tego Star Powera. I walczę dalej, Leona zabiłem. Stawiam Tureta, chowam się za niego. Chowam się, Shelly. I patrzcie co się dzieje. Zginęła. Jesteś numerem jeden. Zobaczcie jaki ten Star Power jest po prostu przekozacki. Ja całkiem sam zapomniałem, że jak zginę znowu się zryspię. Już byłem zrezygnowany. Ale jak widzicie, dzięki temu Star Powerowi udało mi się ugrać pierwsze miejsce. Dajcie też znać w komentarzu co o tym sądzicie. Mi się wydaje, że w następnej aktualizacji 8-bit dostanie nerfa. I w ten oto sposób moi drodzy wbiliśmy 23 rangę. Nice. Lecimy z kolejnym starciem solo. Spike poprawię, właśnie widziałem, że dużo osób tutaj gra Spike'iem. Raczej nie w tym meczu, po prostu jak grałem inną postacią dzisiaj, to widziałem często, gęsto właśnie Spike'a. Ja wiem, że nie mogę się wbijać na środek. Nie mogę wbijać się na środek, fajnie by było się z kimś też steamować delikatnie. Bo mam jeden Power Cubes. Jak gniewny robo zacznie mnie ganiać, no to nie poradzę sobie z nim. Ej, Spike! Co ty głupi jesteś? No on, ale teamowanko, taki jesteś, tak? To masz, teraz laser. Major laser. Dobra, 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 dobra. Spike'i, uspokój się. Dobra, uciekam. 500 życia mi zostały tylko Spike'i. Wow, było cię, tu było gorąco. Było gorąco, a troszeczkę spanikowałem, nie trafiłem w tego Spike'a. Dobra, teraz. Au, 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 au. Dobra, dostał ładną bombę, padł. Czy ktoś się posępi po te power cubesy? Spike na szóstym, kurczę. On ściągnie mnie na dwie bomby, mi się wydaje. O nie, gniewny. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. I co teraz Farel zrobisz? Co teraz Farel zrobisz? Tu cię będzie chciał Spike zamknąć pewnie. Musimy szybciutko jakoś to obiec. Tak, cofamy się, cofamy się. Mamy mega szczęście, że ta Pamelka nie chce nas atakować. Znaczy chce nas atakować. Ale udało nam się uciec. 5000? 2000? Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Zbieramy cuby, leczę się, leczę się. Uciekam w tej burzy, uciekam, uciekam. Udało mi się uciec. Atak! Atak na Spike'a. Respię się i kończę go. I go kończę. I go kończę, moi kochani. Tak, skończyłem go. Stawiam ulcika. Nie wiem po co, troszeczkę spanikowałem. Ale myślałem, że ta Pamela będzie zaraz leciała za mną, będzie chciała mnie tutaj dokończyć. Kolejna Sakura. Zobaczcie, bardzo dużo tutaj Spike'ów jest. Dobra, tą Pamelkę trzeba wyjaśnić. Wyjaśniona. Zbieramy power cubesy, 6 power cubesów, Sakura na czwartym. Dostała bombę. Muszę rzucić sobie tutaj ulti. Będę szybciej bił, mocniej bił, okej. Tutaj poczekam teraz na tego Spike'a. Dobra, on zginął. On zginął i teraz tą Sakurę mogę atakować, bo ona raz nie trafiła. Przerzucił się teraz robot na nią i... Wygrywam, wygrywam drugi meczyk z rzędu, moi kochani. No, co jak co, ale ten Star Power jest po prostu przesadzony. Moi drodzy, to już ostatni meczyk na dziś. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górze oraz subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić takich fajnych odcineczków. No i wiadomo, 15k łapek i wbijam 1000 puszek na 8-bicie. Zmotywujcie mnie do tego, ja w was wierzę. Wiem, że wydacie radę dobić te 15 tysięcy. Już nie raz pokazywaliście, że jest w was siła i zostawiacie nawet po 30 tysięcy puszek pod niektórymi odcinkami. Ej, 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 ty Crow, uspokój się. Wow, 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 jeszcze buł. Proszę mnie stąd pójść, co? To moja skrzyneczka. Dobra, mamy czwarty Power Cubes. Jest dobrze, nie powiem, że nie jest, nawet bardzo dobrze. Jest jakaś Shelly tutaj w krzaku? Nie, Crow. Ej, 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 gościu. Wyjazd mi stąd. Dobra, 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 na szczęście ten Crow będzie blokowany teraz przez gniewnego robo. I on sobie pewnie nie poradzi. Nie poradzi sobie z nim, za mało ma hapsów. Czy on da jak sobie radę? Czekaj, ominął go w miarę. Dobra, obijamy Crowa. Dostał. Jeszcze troszeczkę. Muszę troszeczkę odstęp zachować. Ten Crow nie jest wcale głupi. Nawet gościu klika w tę gierkę. Bo sobie chyba poradził, tak mi się wydaje. Bym go tutaj zamknął jakoś. Gdzie on jest? Nie ma, pokonał gniewnego? Aż mi się wierzyć w to nie chce po prostu. Dobra. Ten Bu może mnie zamknąć minami, a nie chciałbym się w nie władować. Więc... Oh no, 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 no. Shelly. Jeszcze Shelly u góry. Dobra. Zawijamy tego robocika. Wow, 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 wow. Palec mi spadł. Palec mi spadł z telefonu. Bije po 714. To nie jest mało. To jest już dosyć, dosyć, moi kochani. Padam. Padam i ten głupi Bu myśli teraz, że ja mu tak odpuszczę. Dobra. Odpuściłem jednak.
ale ja skroiłem te power cubesy i nie dla psa kiełbasa, tak jak powiedziałem. Okej, okay. Ten bu nie jest słaby. Ma 7 power cubesów i powiem wam, że chętnie bym je sobie właśnie zjadł. No i Crow mnie wyjaśnia, ale udało mi się ugrać trzecią pozycję. Było ciężko, plus 6 puszek trafia na moje konto. Zobaczcie, jak bardzo łatwo idzie. I to było na tyle z tego odcinka, moi kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybować kanału. Dodatkowo bierzcie udział w konkursie na kartę Google Play. Wystarczy, wbijecie na mojego Instagrama, zostawicie followka i pod najnowszym zdjęciem napiszcie pozdrowienia z odcinka oraz swój nick z gry Brawl Stars. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!